Witam w kolejnym filmie Twój jednoślad zanim zepsujesz, moi drodzy. Dzisiaj taki nietypowy temat, bo jak widzicie mamy w maszynie, w montażownicy dokładnie, założone koło z chińskiego pojazdu, gdzie no, nie ma powietrza. No, złapał ktoś gumę po prostu, no i tyle. Jest tutaj popełniony taki definitywny błąd, który popełnia większość ludzi, którzy sami sobie zakładają opony i dziwią się, że po założeniu opony robi tam 100 km czy 50 i znowu jest dziura i dziura i guma, co się dzieje, łapie gumę bez przerwy, choć opona jest nowa, prawda? Więc moi drodzy, ja zdemontuję teraz tą oponę i pokażę Wam, jaki tu był popełniony błąd, którego nie powinno się popełniać i jak powinno się prawidłowo dętkową oponę zakładać. No jakie warunki trzeba spełnić, no to warunek jest podstawowy jeden. To Wam zaraz pokażę, jak zdejmę oponę. Wyjąłem na początku dętkę, może inaczej. Ludzie, którzy wiedzą, jak to się robi, jak powinno się montować dętkę, w jaki sposób do opony i czego trzeba jeszcze użyć, to już na pierwszy rzut oka widzą, że ta dętka jest całkowicie czarna. Jest poprzecierana, no i gdzieś ta guma po prostu się ściera i przeciąga, no i jak widzicie, o, są takie jakieś nawet tutaj rysy, to nie jest fabryczne, tylko coś się z tą dętką działo. Czego tu brakuje, moi drodzy? Trzeba używać talku do opon. Trzeba używać talku, mało kto o tym wie, większość młodych ludzi o tym nie wie, a wiem, że oglądają mój kanał w szczególności młodzi ludzie. Starsi ludzie wiedzą, że kiedyś się mąkę ziemniaczaną, skrobię ziemniaczaną się używało. Także no teraz już nie trzeba, bo jest dostępny talk. To były czasy, kiedy talku nie było tak łatwo dostać. Więc wysypujemy oponę w środku talkiem. Po co? Z bardzo, bardzo prostej przyczyny. Jeśli napompujemy dętkę i ona rozeprze się w oponie, bardzo ściśle przylega do ścianek wewnętrznych opony, no i guma o gumę będzie zawsze tarła, prawda? Mimo to, że ona jest nowa, jakaś tam troszeczkę nasmarowana środkiem konserwującym gumę, to wysycha w późniejszym czasie, dętka przykleja się do opony, no i jest katastrofa, wszystko się zrywa, robią się dziury. Musicie pamiętać, że opona, jak jest napompowana, zawsze będzie się uginała, ona pracuje w tym miejscu, tam gdzie dolega do jezdni. Więc już powstaje tarcie, bo są odkształcenia tego materiału, prawda? Więc siłą rzeczy dętka zawsze się prędzej, czym później się przetrze. Ci, którzy mają stare motorowery, na przykład komary, może inaczej, zacznę od tego, że dzisiejsze dętki tanie mają wiele do życzenia. Dętka, która kosztuje powiedzmy 9 zł do 18, z czego ona może być zrobiona? To już nie chodzi o to, że to jest wykonane w Chinach tanią siłą roboczą, ale wykonane z tak badziewnych materiałów, że to tak szczerze powiem, że naprawdę no, ja bym tego w ogóle nie kupował. No. Także też nie sprzedaję chińskich dętek, bo to jest bez sensu robota. Więc tak jak mówię, ci co pamiętają, mają komarki i mają je do dzisiaj i podejrzewam, że są sytuacje, bo mi się też taka sytuacja nieraz zdarzyła, że 20 lat temu ktoś do tej dętki napompował powietrza i to powietrze 20-letnie jeszcze jest do dzisiaj. Kiedyś się dbało o to w fabrykach, żeby użyć talku, ponieważ fabryki w Chinach nie używają talku do opon, tylko na żywca to ładują i myślą, że to jest ok. To jest maksymalna, ekstremalna oszczędność, która może być. Wiecie, ile ten talk kosztuje? Grosze. Także taka fabryka powinna jakąś jakość chyba podnieść, troszeczkę wyższą tą jakość mieć tych produktów, bo wiadomo, czego nie widać, można ukryć, nie trzeba tego wkładać, prawda? Także jak niektórzy pamiętają, starsi widzowie na pewno mają jakiegoś komara, który 20 lat temu miał napompowane koło i ta dętka dalej trzyma. Takie były solidne dętki, a nie takie gówno jak teraz. Dobra, ja zdemontuję oponę, sprawdzimy od środka, czy nie ma jakichś wbitych elementów przypadkiem i zamontuję z powrotem. Oponę zdjąłem. O czym trzeba teraz pamiętać, moi drodzy? Ciężko taką oponę ściągnąć z felgi aluminiowej, z obręczy aluminiowej,
szczególności, kiedy jest to jeszcze opona, na przykład to jest dosyć dobra opona z Mitasa, one są dosyć twarde. Widzicie po bieżniku, to jest bardziej na szutry bieżnik, nie na szosę, ale też w miarę dobrze odprowadza wodę. One są dosyć twarde, te oponki, i ciężko zdjąć samą łyżką taką oponę, więc jeśli chcecie spróbować, musicie używać takiej pasty specjalnej do smarowania, do montażu opon, gum. No i może się uda. Rzadko się zdarza, żeby nie zagiąć tego tutaj rantu, że tak powiem. Potem ta felga jest po prostu brzydka, no i do niczego, do wyrzucenia. Moim zdaniem dałoby się poprostować, no ale mało kto... Ja jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś prostował motocyklowe felgi aluminiowe. Jeśli macie taki namiar, to chętnie piszcie pod filmem. Także zalecam lepiej to zlecić wulkanizatorowi, który będzie wiedział, jak to zamontować, i użyje talku. Aczkolwiek powiem wam, że w naszym mieście też są warsztaty, które opony wkładają na żywca z dętką na sucho i że tak powiem, mają to gdzieś. Co trzeba zrobić, jak zdejmiemy opony? Trzeba sprawdzić przede wszystkim tą felgę, czy ona tutaj gdzieś nie ma jakichś zadziorów, czy ktoś tutaj jakąś łyżką nie zadarł. Akurat jest wszystko ok, gładziutkie, te takie drobne nieczystości nie wpłyną na to, że ta opona będzie, że ta dętka się uszkodzi. Najważniejsze, że nie było żadnych tu zadziorów, które mogą nam uszkodzić dętkę. Dobrze, teraz sprawdzamy w środku, moi drodzy, oponę. Wystarczy ręką, tylko trzeba uważać, bo gdyby był jakiś wbity gwóźdź, wiadomo, można narobić sobie szkody w ludziach, nie? I w rękach. O. Dobra, wszystko mamy ok. Chciałem pokazać wam jeszcze, jak to wygląda od środka. Zobaczcie, jak wygląda spalona opona w środku. Tylko tu widać to nawet. Takie paski, nie wiem, czy to zauważycie, tu chyba nie widać tego. Takie paski po bokach, jak opona jeździ z małą ilością powietrza, jak się ściera ta dętka, a to tu jest pełno takiego pyłu. Ten pył trzeba po prostu stamtąd wywalić. Zobaczcie, jak starła dętka cała. Ok, dobra, ja to wyczyszczę, zamontujemy nową dętkę, wysypiemy wszystko talkiem i założymy oponę. 2 godziny filmu. Tak, mamy oponę, oponę wyczyściłem w środku, zasypujemy troszeczkę talku, tak symbolicznie, żeby ta opona w środku cała się tym talkiem wypełniła. Nie tylko zewnętrzna, wewnętrzna strona, ta górna ścianka. Widać to, nie widać tego, ja też kuźwa, zobaczcie no. Nic nie mówicie. Żeby nie tylko ta ścianka tutaj, dół, o, tylko całe boki też muszą być po prostu talkiem, że tak powiem, wysmarowane. O, właśnie tak. Uwierzcie mi, że nawet spotkałem się, że ktoś zamontował w motocyklu takim ciężkim, no nie wiem, wystarczy, to chyba była Yamaha Virago 1100, tam są opony dętkowe. I założył dętki na sucho, bez talku. No jeździł tym jakiś kawałek, bo to tych motocykli dętki to są dosyć grube i takie mocne. No ale jak widzielibyście tą dętkę potem, jak ona już się przetarła i rozwulkanizowała, no to masakra. Dobra, ja zakładam teraz tutaj chyba jest kierunek tej opony, chociaż powinno być, jest kierunek w tamtą stronę, więc my musimy to odwrócić w tą stronę i będzie ok. Dobra, przekładam dętkę, będziemy pompowali. No i jeszcze o jednej rzeczy, której nie powiedziałem, musimy pamiętać, że samą dętkę też smarujemy talkiem, żeby ona też była nasmarowana. Lepiej więcej niż za mało. Opona założona, napompowane koło. Oczywiście wiadomo, trzeba tutaj dokręcić sobie zawsze wentyl, żeby nie był luźny, wycentrować go. Pamiętajcie, żeby zawsze zakładać taką oponę na jakieś paście do montażu opon, żeby miała ta guma poślizg. Jeśli nie macie takiej pasty, użyjcie sobie jakiegoś płynu do naczyń. Ludwik może się tak bardzo nie ślizga, ale na przykład Fery i te wszystkie inne wynalazki są bardzo dobre, także polecam, byle nie na sucho, prawda? Moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że ten film wam się podobał. Jeśli wam się podobał, to oczywiście i się przydał ten film, to proszę łapkę w górę.
Jeśli się nie podoba, łapkę w dół. Oczywiście też macie prawo ocenić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio pod filmami pojawił się link do naszego konta na Patronite. Możecie zostać naszym patronem. Chcemy nasz kanał rozwijać. Chcemy zakupić jakiś nowszy sprzęt do nagrywania, ponieważ nasza kamera przez 3 lata już się wyeksploatowała. Jeśli macie ochotę, możecie jakieś datki na nasze konto wpłacać. Wystarczy złotówka, 2 złote, 5 złotych. Kto ile tam uważa, oczywiście każdy datek będzie mile widziany. Moi drodzy, wiadomo, my też jakieś koszty ponosimy, jeśli chodzi o to. No niestety nie mogę finansować tych filmów z moich firmowych pieniędzy, bo kamery kupiłem z prywatnych pieniędzy, niestety nie z firmowych. No niestety, no, trzeba szanować swoje pieniądze. Przekazuję Wam swoją wiedzę, moi drodzy. Jeśli macie ochotę, prosiłbym o jakieś datki. Oczywiście liczę się z tym, że będzie fala hejtu, że ja żebrzę, a mam firmę. Nie tak to wygląda. Niech ktoś założy firmę, zacznie ją prowadzić. Wtedy zobaczymy. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Może do kamery. Może nieoficjalnie, ale będą chyba oficjalne życzenia świąteczne, to już przed świętami. Życzę Wam wesołych świąt, a na pewno jakiś film świąteczny jeszcze nagram. Wszystkiego dobrego w nowym roku. My dopiero pracę będziemy zaczynali od stycznia 6, więc może jakieś filmy jeszcze się pokażą. Chciałbym jeszcze teraz w tym tygodniu coś opublikować. No to są takie niby filmy, takie drobne, ale bardzo przydatna rzecz, bo mało kto ma do czynienia z dętkowymi oponami, gdzie w świecie opon bezdętkowych jest łatwiej, prawda? Dobra, pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku koło przycisku subskrybuj, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia o naszych nowościach. Pozdrawiam jeszcze raz, lewa w górę, moi drodzy, 14 stopni ma jutro być, więc wyskakujecie na maszyny, na pewno będziecie szaleć. Jeszcze raz, do miłego.